Witam Was, z tej strony Bartek. Dzisiaj zapraszam na moje wrażenia po miesiącu spędzonym z Samsungiem Galaxy S6 Edge Plus. Zacznijmy na sam początek od obudowy. Tutaj oczywiście po miesiącu użytkowania jakichś większych uszczerbków na obudowie urządzenie nie posiada. Ani razu na szczęście odpukać nie upadło na ziemię i mam nadzieję, że tak oczywiście tutaj pozostanie. Jeśli chodzi o samą ramkę, tutaj ramka jest w jak najbardziej dobrej kondycji. Żadnych zarysowań tutaj przez miesiąc użytkowania się nie dorobiłem. Naprawdę jest to świetny element. Również przyciski funkcyjne po tym miesiącu, ich skok jest tak samo dobry i tak samo dobrze są wyczuwalne, jak było to w chwili, kiedy wyciągnąłem urządzenie z pudełka. Natomiast dobrze wiemy, że szklane telefony Samsunga mają to do siebie, że z tyłu lubią zbierać bardzo dużo zabrudzeń, smug, odcisków palców. No i tutaj zdecydowałem się to zniwelować rozwiązaniem, jakim jest folia Dibrand. Oczywiście nie każdemu to musi przypaść do gustu. Mi akurat bardzo przypadła do gustu wersja fioletowa tych folii. Według mnie fajnie kontrastuje ze srebrnym S6 Edge Plus, ale oczywiście to rozwiązanie nie każdemu musi przypaść do gustu. Z tego co wiem, można nabyć na przykład folię od 3MK chociażby, które będą zupełnie przeźroczyste i na pewno zabezpieczą nam tył przed różnymi zabrudzeniami, ale przede wszystkim też zarysowaniami. Kolejna sprawa, czyli czytnik linii papilarnych. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem na Androidzie Marshmallow po aktualizacji V6 Edge Plus naprawdę ten czytnik działa dużo lepiej i przede wszystkim dużo szybciej niż to było na wersji Lollipop, a pamiętam, że właśnie na wersji Lollipop on nie działał jakoś super płynnie. To było za czasów oczywiście, kiedy testowałem jeszcze złotą wersję S6 Edge Plus w grudniu 2015 roku. Tutaj naprawdę po tej aktualizacji się troszeczkę zmieniło, jeśli chodzi o czytnik linii papilarnych. On naprawdę działa bardzo fajnie, tutaj większych problemów nie mam, ale też nie jest to taka precyzja jak załóżmy w Huawei P9, Huawei Mate 8, ponieważ tam naprawdę ten czytnik działał obłędnie szybko. Tutaj jednak on nie jest do końca aż taki super płynny, nie jest to na pewno czołówka, jeśli chodzi o tą szybkość odlokowywania naszego urządzenia, ale na pewno na Androidzie Marshmallow jest dużo lepiej pod tym względem. No i chyba największa wada, z którą oczywiście kupując to urządzenie się liczyłem, czyli bateria. Mamy tutaj ogniwo o pojemności 3000 mAh do ekranu 2K, do tej wydajności naprawdę jest to za mało i tutaj na pewno S7 Edge sprawuje się dużo lepiej, ponieważ tam mamy z tego co pamiętam 3600 mAh. Tutaj 3000 mAh nie jest też aż tak bardzo źle. Moim zdaniem też Marshmallow tutaj troszeczkę poprawił wyniki czasu pracy na baterii, ponieważ też pamiętam jak to było na Lollipopie V6 Edge Plus. Tutaj wyniki, jakie zazwyczaj uzyskuję, to są około 3 godzin podświetlonego ekranu w trybie mieszanym, czyli Wi-Fi oraz włączona sieć LTE. Oczywiście ja tego urządzenia nie oszczędzam, naprawdę z niego bardzo mocno korzystam, dużo maili wysyłam, dużo sieci przeglądam. Po prostu non-stop tego urządzenia używam, tak więc jak na te 3000 mAh w połączeniu z tak dużym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości, wydaje mi się, że mimo wszystko nie jest to jakoś bardzo zły wynik. Oczywiście tutaj wspieram się na pewno szybkim ładowaniem, czy też topo kablu, czy też szybkim ładowaniem od Samsung w ramach ładowarek bezprzewodowych Samsunga. Tam również to szybkie ładowanie bardzo dobrze się sprawuje, więc tym na pewno się tutaj wspomagam, ale trzeba mieć na uwadze, że ta bateria na pewno tutaj nie jest czołówką, jeśli chodzi o smartfony. Ekran. Pamiętam, że w recenzji S6 Edge Plus powiedziałem Wam, że w tym elemencie tego urządzenia można się zakochać i tak rzeczywiście jest. Super AMOLED. Ja uwielbiam te wyświetlacze i cieszę się, że w końcu w prywatnym smartfonie mogę mieć wyświetlacz wykonany w tej technologii. Wysoka rozdzielczość, czyli 2K, która może nie jest do końca bardzo potrzebna, natomiast na pewno na przekątnej 5,7 cala wygląda ona zjawiskowo, jeśli chodzi o ostrość oraz oczywiście ekran sprawuje się świetnie, jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów. Również chciałem wersję Edge, ponieważ to rozwiązanie naprawdę przypadło mi do gustu, jeśli chodzi o S6 Edge Plus, czy też S7 Edge, którego mam nadzieję, że już niedługo dla Was będę mógł przetestować. Na chwilę obecną jeszcze muszę poczekać na to urządzenie. Korzystam na pewno z kilku opcji, jeśli chodzi o tutaj tą opcję ekranu krawędziowego. Tutaj mamy oczywiście wysuwany. Przede wszystkim korzystam z People Edge. To jest bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o takie skrótowe, szybkie kontakty. Również korzystam z Apps Edge, czyli skróty do aplikacji. To jest też bardzo przydatne
przydatna opcja, a oczywiście też pogoda. No to tutaj są te trzy opcje, które tutaj mam włączone, jeśli chodzi o ekran krawędziowy. Według mnie oczywiście to też świetnie wygląda, to na pewno trzeba mieć tutaj na uwadze. Kolejna sprawa, czyli wydajność. Naprawdę dla mnie liczy się w smartfonie to, żeby on mnie nigdy nie zawodził, jeśli chodzi o płynność działania, ponieważ bardzo często muszę wykonywać różne operacje na moim smartfonie, które muszę zrobić w jak najkrótszym czasie. I tutaj S6 Edge Plus naprawdę odwdzięcza mi się bardzo dobrą płynnością działania, ponieważ 4 GB pamięci RAM pozwalają mi na to, że mogę mieć bez problemu uruchomioną dużą ilość aplikacji. Te aplikacje nie będą mi się zamrażać w tle, jakieś operacje będą mogły w tle wykonywać. Przeglądarka internetowa, Twitter, Gmail, to wszystko po prostu cały czas chcę, żeby mi się działo tutaj w pamięci. Muszę mieć te aplikacje uruchomione. I rzeczywiście tutaj te 4 GB pamięci nam naprawdę wystarczają, więc jeśli chodzi o płynność działania, ten telefon mnie naprawdę w 100% zadowala. Kolejna sprawa, czyli aparat. Mamy tutaj 16 megapikseli, f1.9. Nie jest to może ten moduł znany z Galaxy S7, który za sprawą f1.7 oraz technologii Dual Pixel robi niesamowicie dobrą robotę. Natomiast trzeba przyznać, że aparat V6 Edge Plus jest w dalszym ciągu też ścisłą czołówką, jeśli chodzi o smartfony. To, co uwielbiam w tym aparacie, to, że mogę też szybko wykonać bardzo dobre jakościowo zdjęcie, ponieważ urządzenie naprawdę bardzo, bardzo szybko tutaj ostrzy, wystarczy naciskam, urządzenie już wykonało zdjęcie, tutaj nie muszę na nic czekać. Również uwielbiam to, że ta aplikacja aparatu jest w bardzo przemyślany sposób zaprojektowana, w bardzo taki ergonomiczny sposób zaprojektowana, naprawdę pod tym względem jestem bardzo zadowolony. No i również ten aparat ułatwia mi pracę, ponieważ kiedy muszę wrzucić szybko zdjęcie, na przykład tego, że jakieś urządzenie do testów do mnie dotarło, tutaj za sprawą S6 Edge Plus mogę wykonać szybko to zdjęcie po prostu i też dobre jakościowo wrzucić Wam na Facebook czy też na Twittera. No, tak więc tutaj również z aparatu jestem niesamowicie zadowolony. Dobra, to jest na tyle, jeśli chodzi o moje wrażenia po spędzonym miesiącu z Galaxy S6 Edge Plus. Tutaj oczywiście na koniec muszę Wam powiedzieć, że ja nie otrzymałem tego urządzenia od nikogo, nie otrzymałem go od Samsunga. Tutaj za własne pieniądze to urządzenie zostało przeze mnie kupione. Natomiast to oczywiście nie zmienia faktu tego, że ja jestem z tego urządzenia naprawdę bardzo zadowolony i mimo wszystko uważam, że S6 Edge Plus jest w tym momencie bardzo fajną alternatywą cenową w stosunku do na przykład S7 Edge, który w dalszym ciągu pozostaje dość tym drogim smartfonem na poziomie około 3000 zł, bądź leciutko powyżej 3000 zł. Tutaj S6 Edge Plus wydaje mi się, że jest dość fajną alternatywą. Natomiast jeśli chodzi o moje wrażenia na temat tego urządzenia po miesiącu, to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.